bez ściemy. Prawda jest taka, że szykując się na nagrania do telewizji, tutaj na kanał YouTube'owy, na wielkie wyjście na czerwony dywan, zawsze korzystam z fryzjera, który jest odpowiedzialny za to, żebym miała pięknie ułożone, profesjonalnie włosy. Ale nie dzisiaj, jak widzicie, jeszcze fryzjera tutaj u mnie nie było, bo postanowiłam, że udowodnię Wam, że każda z nas jest w stanie samodzielnie w domu wykonać fryzurę rodem z Hollywood, pod warunkiem, że mamy oczywiście do tego odpowiednie produkty. No to co? Do dzieła! Za moment zupełnie samodzielnie będę wykonywała swoją ulubioną fryzurę, czyli hollywoodzkie fale. Użyję sobie teraz takiego preparatu Vella Deluxe Lotion, który nawilża włosy, ale też powoduje, że łatwo się je rozczesuje i co najważniejsze, przygotowuje włosy do stylizacji. I ważne jest to, żeby sobie zacząć od dołu, od końcóweczek przechodzimy wyżej. Przy okazji wszystko bardzo ładnie pachnie, więc mogę teraz już przejść do suszenia. No i super, włosy już mam praktycznie suche. Tak naprawdę ten zapach kojarzy mi się z taką wiosną, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Rozczesują się bardzo łatwo, dobrze, podoba mi się to. No już jest nieźle. No ale dobra, teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli do kręcenia loków. No i to będzie niezłe, ale okej, próbujmy. No przede wszystkim muszę sobie jakoś te włosy podzielić. Zacznę od kręcenia dołów. Oh my god, dobra. Na zewnątrz muszą być te loczki wywinięte i trzymam. Jezu, ile mam trzymać, żeby nie była jak w takim filmiku śmiesznym, że odpadło? O! Dobra, kolejne pasmo. O. Robienie loków z tyłu nie jest proste, ale dam radę. Do ilu trzeba liczyć? Trzymając takiego loka, ja sobie liczę do 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nieźle. Wydaje mi się, że te włosy są naprawdę bardzo podatne na kręcenie. Z tej strony sobie kręcę. O! Jeszcze raz. Ciach, ciach i ciach. I trzymam. Ciekawe, czy z tej strony wyjdzie tak samo dobrze jak z drugiej. Jak tak, to będę zadowolona. Okej. Super! Tak naprawdę wydawało mi się, że tworzenie tej fryzury będzie trochę trudniejsze, ale jest naprawdę nieźle. Pozytywne zaskoczenie. Szybko się zakręcają te loki, naprawdę. Pamiętajcie tylko o tym, że włos musi być całkiem mocno naciągnięty na lokówce. I ważne jest to, żeby szczególnie z przodu, tak jak zaraz będę robiła, robić loki jakby od twarzy w tą stronę, a nie w tą. To jest bardzo ważne dla finalnego efektu. Czyli na przykład grzyweczka. Grzywka jest trudna do zrobienia. Właśnie tak musi być zakręcona. A! Już? Wiecie, bo to nie można za długo trzymać, żeby włosy nie odpadły. No dobrze, mam wrażenie, że udało mi się już pokręcić wszystkie włosy. Teraz chciałabym je minimalnie rozczesać. Żeby były to takie bardziej fale niż loki. O, hej! Jezu, kocham ten moment, jak rozczesujesz po prostu te loki i powstają takie ładne fale i wydaje się, że tych włosów jest tak dużo, jest taka ekstra objętość, naprawdę. Mój ulubiony moment robienia fryzury. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyszły te loki. Teraz muszę przede wszystkim je utrwalić. W związku z tym biorę lakier do włosów, który nazywa się Vella Deluxe Wonder Volume and Protection. To jest lakier ultramocny, ma piąteczkę. Ode mnie też dostanie chyba piąteczkę, jak utrzyma tę fryzurę przez kilka godzin. No i to, co jest ważne, to to, że on nie skleja włosów, nie zostawia skorupy. No i utrwalając taką luźną fryzurę, dobrze jest przechylić głowę w bok i psykać. I psikać nim od dołu. Szczególnie na końcu. A potem już normalnie lecimy na grubo z tematem. No i jeszcze
jeszcze na koniec użyję olejku, tego Deluxe Vella Rich Oil, który spowoduje, że włosy, przede wszystkim, to jest dla mnie mega ważne, nie będą się puszyły, bo moje włosy mają tendencję właśnie do tego, żeby za chwilę zrobić pff, a tego nie lubię, więc nawilży, odżywi końcówki i spowoduje, że moja fryzura będzie fajna i sprężysta. Wystarczy tak naprawdę wycisnąć jedną pompkę na dłonie i rozprowadzić. Najpierw na dłoniach rozcieram i teraz delikatnie rozprowadzam po włosach. Na pewno nie u nasady, tylko zaczynam od końcówek i mniej więcej do połowy długości. Nie pozostawia tłustej warstwy, pięknie pachnie, no i moje włosy po prostu śnią. Słuchajcie, jestem naprawdę zadowolona z efektu końcowego, zwłaszcza, że powstała ta fryzura bardzo szybko i sprawnie, więc jestem usatysfakcjonowana. I jak mi się udało przy moim totalnym braku talentu fryzjerskiego, to Wam w domu też na pewno się uda. A jeśli mowa o Was, to właśnie za chwilę jedna z Was będzie miała zadanie do wykonania w postaci dwóch fryzur, które będzie musiała odtworzyć ze zdjęć gwiazd. Rozpoczynamy wyzwanie, jest ze mną Agata. Cześć. Cześć. Jak się czujesz? Dobrze. Gotowa? Gotowa. No dobra, ale czy ty na co dzień czeszesz się w domu, masz długie włosy, to pewnie jest trudne. Czy dajesz sobie radę? Czeszę się, ale skomplikowanych fryzur sobie raczej nie robię. No to dzisiaj będzie zabawnie, bo będziesz musiała zrobić coś, co na pewno będzie dla ciebie swoistym wyzwaniem, ale mam nadzieję, że damy radę. Jesteśmy idealnie przygotowani, mamy produkty, mamy tutaj sprzęty i masz mnie. To najważniejsze. No dobrze, słuchajcie, ja mam zdjęcia dwóch hollywoodzkich gwiazd, no i ich fryzury właśnie, które lubią nosić na czerwony dywan, za chwilę Agata będzie musiała wykonać na swoich włosach. Pierwsze zdjęcie to Scarlett Johansson i delikatne upięcie. Jesteś gotowa? Gotowa. No to zaczynamy. Agata już umyła włosy, no i teraz, żeby uzyskać taką fryzurę, jak miała Scarlett Johansson, czyli upięcie wykonane na prostych włosach, które zauważcie jednocześnie nie straciły objętości, no to na początek musimy zastosować sobie dwa produkty. Użyj teraz produktu Vella Deluxe Lotion, który zapewni Twoim włosom objętość i należy go nakładać od dołu ku górze, delikatnie psikając sobie troszeczkę z większej odległości. Aha, o tak, bosko. Zostanę fryzjerką jak nic. No i teraz co? Przechodzimy do suszenia. Bardzo ładnie pachną po tych produktach. No właśnie też miałam takie wrażenie. W ogóle to jest miłe, nie? To jest w ogóle takie trochę niesamowite. W koncepcji kosmetyków do włosów trzeba też pamiętać o zapachu, bo tak jak ładnie pachną włosy, to potem od razu człowiek się lepiej czuje. No to teraz mam dla Ciebie coś, co jeszcze bardziej wygładzi Twoje włosy. Jest to Vella Deluxe Light Oil, który właśnie pięknie je wygładza, ale nie daje takiego efektu ciężkich, obciążonych, przetłuszczonych włosów, więc można się z nim czuć bezpiecznie. Od jednej do trzech pompek można użyć i nałożyć sobie, rozpoczynając od końcówek, troszeczkę w górę. No dobra, to zaczynamy upinać włosy. Musimy je przerzucić na tył, ewentualnie zastosować gumkę, choć możemy spróbować też zrobić to upięcie bez gumki, nie wiem, jak wolisz. Będziesz czuła się pewnie z gumką? To wezmę gumkę może. Dobrze, proszę bardzo, mamy tu wszystko do dyspozycji. Kosmetyki, sprzęty, wsówki, gumki, do wyboru, do koloru. Chodzi o to, żeby te włosy właśnie by wyglądały, że są gładkie, ale jednocześnie te kosmetyki spowodowały, że też nie są takie oklapnięte. Czyli mamy gładką, ładną, naturalną fryzurę. Gładkie upięcia można zrobić w bardzo różny sposób, ale my próbujemy zrobić je najbardziej podobnie, jak to jest możliwe do Scarlett. Więc tak, mamy delikatnie zebrane włosy na dole, teraz musimy sobie tego kuca delikatnie zakręcić. Tak, dookoła, dookoła, dookoła. Skręcamy całą długość włosów, po czym unosimy je do góry, tak żeby powstał taki trochę jak banan z dawnych lat. Pamiętacie takie fryzury? Banany? No i pięknie, tak, nawet trochę mocniej to można pokręcić, o, cudo. I tutaj mamy bardzo ładny, gładki bok, świetnie. Teraz to wszystko, co jest za długie, zawijamy sobie do dołu, tak jest, i całość będziemy
przypinać wsuwkami. Wolisz takie wsuwki czy takie? Czekaj, nie czarne, tylko w kolorze. I takie pewnie się przyda. Dobra, no to lecimy. No widzę, że super Ci idzie, już chyba kończymy tę fryzurę. W tempie błyskawicznym to poszło. Jest prostsze niż myślałam. No właśnie, tak, bo wydaje się być bardziej skomplikowane. A teraz, no, bardzo proszę, czyli od dziś będziesz chodzić w upięciach. To teraz utrwalmy efekt Twojej pracy, oczywiście tym oto lakierem. Piątka Ultra Strong Hold, czyli bardzo mocno będzie trzymało Twoją fryzurę. Tak jest, z jednej strony, z drugiej. Nie bój się, nie bój, możesz, wiesz, sobie tak zacnie popsikać, bo ten lakier nie robi żadnej takiej skorupy, więc zapraszam do dzieła. Tak jest. A niech będzie idealnie i długotrwale. Dzisiaj szalejemy. Agatko, dla Ciebie taka fryzura to bardziej fryzura na co dzień, czy na wielkie wyjście? Na wielkie wyjście raczej. A właśnie na wielkie wyjście jeszcze dobrym pomysłem do takiej fryzury jest zastosowanie jakiejś fajnej ozdoby. Spinki, wsówki, jakiś perełek, czy większej dekoracji. Naprawdę przy tym prostym, klasycznym wyborze fryzury to jest świetny dodatek. No dobra, czyli tak, udało nam się zrobić pierwszą fryzurę, pierwsze wyzwanie za nami. Choć było całkiem łatwo, myślałyśmy, że będzie trudniej. No to co, jesteśmy gotowe, żeby przejść do kolejnej fryzury i kolejnej gwiazdy. Kolejna gwiazda, której fryzurę za chwilę będziemy odtwarzać, to Victoria Beckham. I bardzo nietypowa dla niej fryzura, bo po pierwsze fryzura jeszcze z czasów, kiedy miała długie włosy, no i jest to warkocz. No ale co najważniejsze w tej fryzurze, to zobacz, ogromna objętość, którą uzyskała tutaj u nasady głowy. No więc musimy skupić się na tym, żeby zastosować taki kosmetyk, który sprawi, że nasze włosy od razu po wysuszeniu będą ogromne. No i tutaj mam do tego specjalną piankę od Veli Deluxe, która nazywa się Wonder Volume and Protection. No i właśnie ona unosi włosy u nasady i ją trzeba nakładać właśnie na mokre włosy, więc to jest, moja droga, ten moment. Bardzo proszę. Agatko, pianki trzeba wziąć mniej więcej taką ilość jak piłka do tenisa, więc naprawdę hojnie sobie wyciśnij na rękę, no i potem tą piankę rozprowadzimy. Tyle? Nie, piłka jest większa, dawaj. Tyle. I teraz nałożysz tą piankę, po czym najlepiej jest ją jeszcze dobrze rozprowadzić grzebieniem, proszę bardzo, żeby po całości była właśnie równomiernie nałożona, na dole też, ale również wieść tym grzebieniem w górę, proszę. No i właśnie, jak już sobie to porozczesujesz, to musimy włosy wysuszyć. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Tak, od góry trzeba, wiesz, bo ta pianka tu musi też zadziałać. Bomba. No i nieźle, objętość jest naprawdę ogromna. Za pierwszym razem, jak suszyłaś, to tego nie było. Fajny efekt. No dobrze, mamy teraz dużo włosów, to teraz kolejnym krokiem jest pokręcenie ich, bo z pokręconych włosów będziemy robić dopiero wtedy ten warkocz, wtedy będzie miał najładniejszy efekt. Tu jest lokóweczka, tu masz klipsik, uważaj, gorące, ostrożnie. I tak, tak? Nawet jakby, Agatko, nie wyszły Ci te loki idealne, to nie ma też takiego znaczenia, bo nie robimy po prostu fal, które są już samoistną fryzurą, tylko potrzebujemy tego, żeby włosy były pokręcone do dalszej części. Tak, dobrze, czy mocniej powinny być? Wiesz co, ten już niech tak zostanie, a następny trochę dłużej przytrzymaj na lokówce pasmo. Tak, i zakręcam. Super. No, ten jest piękny. No to w tym stylu zapraszam do dalszej pracy. 3, 2, 1, ok. Dobra. No i teraz musimy utrwalić te całkiem niezłe loki, które Ci wyszły. Oczywiście użyjemy do tego lakieru, bardzo proszę. Super. Z drugiej strony. Tak jest. Ekstra. Teraz po lakierze delikatnie je rozczesujemy, no i będziemy przechodzić do robienia warkocza. Ja bym jednak zrobiła na początku przed warkoczem taką kitkę, żeby ten warkocz się super trzymał. Proszę. Dziękuję.
Taka, wiesz, tylko żeby ta kitka była z taką dużą objętością tu u góry, żeby za mocno tych włosów myślisz, nie zebrać. Musisz wypuścić tutaj trochę, czy spiąć wszystkie? A możesz wypuścić? Ona też miała wypuszczoną grzyweczkę, z tego co pamiętam. I potem, jak już też warkocz będzie zrobiony, to można delikatnie porozciągać te pasma włosów, żeby on wydawał się być szerszy. No i pięknie. Dobrze, bardzo dobrze. No to teraz warkocz. Umiesz zrobić warkocza? Na boku, prawda? Ta prawda. Fryzura. Mhm. Mogę Cię prosić o gumkę? Tak, mam takie malutkie gumeczki jeszcze na końcówkę, więc powinny zadziałać. No to teraz postaramy się trochę rozluźnić splot tego warkocza, więc musisz te pasma troszeczkę, nawet całkiem ze sporą siłą, powyciągać, porozciągać, żeby on stał się z takiego mysiego ogonka szeroki i wielki. Godny podziwu, bardzo proszę. Warkocz godny podziwu. Made by Agata. Super. Nie bój się tego, że jakieś pasemka z tego warkocza się wysuną. One mogą się wysuwać, mogą wypadać. Tak. Chodzi o taki bardzo delikatny, swobodny look. No i ostatni krok tej fryzury to jeszcze olejek, który możesz spokojnie nałożyć sobie na końcówkę włosów, no i właśnie na te malutkie pasemka, które wystają z warkocza. Tak jest, pyk. Końcóweczka, będzie gładko, będzie lśniąco. No i efekt jak na gwiazdę przystał. Bardzo ładnie, Agata. No dobrze, czy ty jesteś zadowolona z tej fryzury? Jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba. Na jaką okazję byś sobie takiego warkoczka zrobiła? Ja myślę, że w ogóle ta fryzura jest bardzo uniwersalna. I na co dzień, i na jakieś większe wyjście. Agatko, czy dobrze pracowało ci się z tymi produktami? Tak, no myślę, że bardzo pomogły w ogóle w stworzeniu tych dwóch fryzur. No i właśnie mam taką nadzieję, że jak Wy przy pomocy tych produktów będziecie tworzyć swoje fryzury, to też będziecie mieli dokładnie takie odczucia, że włosy są fajne, wygładzone, miękkie, miłe w dotyku, pachnące, a jeszcze na dodatek jesteście w stanie w swoim domu stworzyć przepiękne, gwiazdorskie fryzury. Aha, i na koniec jeszcze jedna informacja. Te produkty Vela Deluxe dostępne są w Hebe. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!